Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Paladynie i tak jak obiecałem, dużo osób pytało mnie, kiedy będą jakieś odcinki z lochu w końcu i tak dalej, i tak dalej. Ostatnie odcinki były takie bardziej informacyjne, aniżeli coś się na nich działo, no więc w tym tygodniu postaram się wrzucić wam jak najwięcej właśnie odcinków z lochów i zaczynamy od Paladyna. Zobaczymy, czy w ogóle na tych wyższych poziomach coś nam się uda pocisnąć. Wiadomo, jak to wygląda, no jeżeli chodzi o te lochy, nie jest to wcale takie kolorowe, jakby się mogło wydawać, nie pada tych lochów dużo i tak dalej, i tak dalej, no ale zobaczymy, jak to będzie. Zanim przejdziemy do lochów, nie będę tu przedłużał, ale przede wszystkim tak, zostawcie kciuka w górę, jeżeli film wam się oczywiście spodoba, bądź po od razu chcecie zostawić, a zapomnieliście, to przypominam teraz, możecie tego kciuka w górę zostawić, 300 lajków będzie na pewno bardzo, bardzo miłe. Oprócz tego dzisiaj jeszcze o 19 będzie streamek na Twitchu, na którego też was zapraszam, będzie pewnie shakesik, potem będą jakieś kulki czy coś w tym stylu, możecie po prostu sobie wbić, już nie będę nagrywał, może już tu w sumie zacznę, już nie będę nagrywał takich odcinków informacyjnych na kanał, mimo że wam to nie przeszkadzało, bo robiłem ankietę, ale jednak z tego co widziałem, coś ostatnie filmy tak gorzej szły, nie wiem czy to po prostu chodzi o tematykę tych filmów czy co, ale w każdym razie no ostatnie wyświetlenia nie były tam jakieś super, przedostatni film dobił zaledwie, ledwo dobił tak naprawdę, chyba jeszcze nie nawet 2000 wyświetleń, no wczoraj się troszkę więcej zrobił, ale i tak jak na to, że to jest symulator lochów, to i tak nie zrobił tam wcale jakichś oszałamiających wyników, co za tym idzie, no raczej będę unikał wrzucania takich filmów, bo może wiecie, YouTube jednak jest przyzwyczajony w sensie do mojego kanału, że wrzucam tam filmy mniej więcej w te same dni, praktycznie zawsze o tej samej godzinie. No a tutaj nagle pojawiają się jakieś filmy 30-sekundowe. O kurde, ja się tu rozgadałem, ja jeszcze w ogóle zapomniałem rozdać statystyki, miałem tutaj w siłę te 7 miliardów, 7,5 prawie rozdać, a ja tutaj kilka prób i nam zeł spadł. Okej, poczekajcie, zapisało nam się to, żeby czasem... Dobra, tutaj mamy, żeby czasem tego nie zgubić. Zaraz obejrzymy tą walkę, tylko dodam sobie w tą siłę tego golda, którego mamy. No wow, tego powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, także już mamy pewien progres. Dzisiaj też dobiłem 435 level na tym Paladynie, dlatego że tutaj nam dało 300 milionów expa, 3 książeczki, także to też git. No i co więcej mogę powiedzieć, no 50 tysięcy siły też przebiliśmy, jak sami zresztą widzicie. Także też to wygląda naprawdę super już na tym Paladynie, zaczyna wyglądać tak naprawdę. Tak jak mówię, YouTube mógł trochę głupieć, że wrzucam takie filmy tam o 19 i 30 sekundowe, potem po 2 godzinach usuwam i tak dalej. Też te filmy, wiadomo, nie robiły wyświetleń, bo no jakby no, ludzi to nie interesowało, można by powiedzieć. Także generalnie rezygnuję z tego. Kto chce, to może sobie na Twitchu zaobserwować i będzie miał powiadomienia, jeżeli streamek się zacznie. Dobra, dodajemy sobie, tak jak mówię, w tą siłę. Zobaczcie, no prawie 1000 siły nam doszło tak na czysto. Zostawimy może tak powiedzmy z 200 milionów golda, żeby było cokolwiek. Tu w ogóle aż mi gra zaczęła z tego co widzę lagować. Nie mam pojęcia czemu, jak dodawałem tak te statystyki. No i okej, niech będzie na razie tyle. Tutaj mamy jakiś pasek za 10 milionów. Szkoda by go było, że tak powiem, tracić, więc tutaj mam dokładnie jakieś buty. No epikami jestem wypełniony po brzegi po wczorajszym weekendzie epickim, także po prostu no najwyżej coś tam wyrzucę czy sprzedam, no nieważne. W każdym razie albo rozmontuję po prostu, nie? Bo i tak tych epików mam sporo, jakby mi tutaj miejsca brakowało. Dobra, lecimy do tej poczty i od razu oglądamy. To jest walka z Zeusem. Zeus to jest mag, no ja szczerze mówiąc myślałem, że nie uda nam się go pokonać. No jak widzicie, Zeus no nie bije nas tu wcale bardzo dużo, ale jest bardzo tanki jak na maga. No ale tutaj zobaczcie, no i nie wiem ile tam prób było, dosłownie kilka i ten Zeus padł, także no jestem bardzo, bardzo zadowolony. Jakie tu w ogóle musiały kosmiczne kryty pójść, zobaczcie, 77 milionów, 80 prawie 8, no i patrzcie, 1 600 000 nam zostało HP, także ledwo, ledwo. No dużo nam dało to, że podbiliśmy sobie to HP do 9000, nie? Tak lecieliśmy non stop w tą siłę i tak dalej, ale teraz jak dobiliśmy do tych 9000 w podstawie, no to jest naprawdę, naprawdę lepiej to wygląda. Tu może w sumie do 1000, a to chyba już mi dobiło, czy się coś zbugowało? Nie, jeszcze jeden. Dokładnie, teraz mamy równiutką liczbę i możemy dalej odkładać golda. Okej, no to co? Strefę światła mamy zamkniętą, jak zresztą sami widzicie, także jestem bardzo, bardzo zadowolony. No i zostaje nam sama strefa mroku na tym Paladynie. Tornado też już mamy zrobione. No może sobie zaczniemy od tej karuzeli z idolami. To nam jeszcze nawet nie da 300 milionów expa.
Także to niestety tak wygląda. No ale co zrobić? Dobra, no klikamy tego Paula Terre. Coś mi tutaj, kurde, nie wiem, czy coś mi zacina, czy mi się tak wydaje. Chyba mi się wydaje, no ale okej, lecimy dalej. Paul Terre to jest mag. No i czy tutaj w ogóle my jesteśmy w stanie coś mu zrobić? No on raczej wszystkich chyba składa na hita. Ale jakby tutaj wszyscy dali mu krytyka, to czy my... Ja chyba tutaj ustoję jeden cios, jakby nie było. No teraz mi dał akurat kryta. Poczekajcie, no bo to jest walka z magiem. Tutaj krytyk, no i zszedł na hita. Tutaj tak samo krytyk i też szedł na hita, nawet zwykłego. Tutaj krytyk ładnie, no i teraz my. Teraz od nas by... Okej, mamy krytyka. Właśnie to jest problem, czy my od niego schodzimy zawsze na hita, poczekajcie. Czy jak on nam da zwykłego, to my jesteśmy w stanie ustać, znowu krytyk. No muszę to sprawdzić, nie? Muszę to sprawdzić. Tutaj coś się zwiesiło znowu, kurde, no co jest? Czemu ten shake stack dzisiaj coś dziwnie działa? Chyba od tego dodawania statystyk tak go zmuliło nagle. Dobra, tutaj ładna próba, ale nas interesuje na razie, czy my ustoimy jednego hita od niego. Nie, no wygląda na to, że nie. 272 miliony, poczekajcie, no możemy jeszcze parę prób dosłownie. No jakbyśmy ustali jednego hita, to by był na spokojnie do zabicia, bo tam widzicie, że mu zostaje około 50 milionów HP, także no teraz mu tam zostało 44, no ale jednego hita musimy ustać, a niestety z tego co widzę, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Także okej, no lecimy dalej, jeszcze powiedzmy dwie próby, ale no nawet chyba matematycznych szans na to nie było. Także lecimy dalej, no i mamy upiornych jeźdźców, których tak naprawdę, którzy są paladynami z tego co widzę. I oni są, no mocni, to jest akurat blok w tym hemoridorze, jeżeli chodzi o mrok na dłuższy okres czasu. No ale może się uda ich pokonać, troszeczkę tutaj poklikamy, zobaczymy. No jednak lochów nie było już dość długo na tym paladynie, jednak myślę, że tutaj dość mocno się wzmocniliśmy. Zwłaszcza, że no wiadomo, regularnie lecimy na golda, więc te statystyki rosną sobie bardzo szybko. Także no zobaczymy jak to wygląda. Wymieniliśmy też w ogóle pachołką bronię na tym weekendzie epickim. To wszystko się działo na streamkach, więc tak jak mówię, no możecie tam wbijać, możecie sobie oglądać. Będę się starał jak najczęściej, praktycznie codziennie o 19 streamek, jakby tam kogoś interesowało. To też właśnie ten weekend epicki w piątek i bodajże wczoraj, czyli w niedzielę sobie ogarnialiśmy. W każdym razie, no tak jak mówię, bronię im wymieniłem, jeżeli była taka potrzeba, jeżeli już im dawało sporo średnich. Także no wydaje mi się, że jednak mimo wszystko coś tutaj może w tej strefie mroku podziałamy, no ale zobaczymy. No upiorny jeźdźca, tak jak mówię, jeźdźcy, no taka nazwa śmieszkowa. Tak jak mówię, no oni są akurat paladynem, więc to nie będzie wcale takie proste. No ale zobaczymy. Coś jeszcze, czy wykorzystaliście Epic, w sensie Epic, kod walentynkowy? Jeżeli ktoś o tym nie wiedział, ja tak właśnie się zastanawiałem, czy nagrywać film. Natomiast stwierdziłem, że pewnie wszyscy o tym i tak wiedzą, no bo jednak to taka była informacja powszechnie znajoma. Natomiast wczoraj na streamie nie było tam dużo osób, średnio 50 powiedzmy. Natomiast no ja powiedziałem o tym kuponie bonusowym, którego można było użyć tylko w walentynki, czyli tylko 14 lutego. Był to kod Valentine21. Wiadomo, Valentino od walentynek, no i 21, że rok 21, wpisany kupon wygasł. No właśnie, no bo można to było użyć oczywiście raz na konto, ja już tutaj użyłem. Dostawało się tak, jak zresztą ktoś mi tam powiedział, ale też jakby, poczekajcie, to było w kosztownościach bodajże i to było chyba w epikach tych wiszących. Poczekajcie sekundkę, już wam tu znajdę. Nie, to było tu, dokładnie tutaj. Brzemię wiecznej miłości, czyli taki epik się dostawało. Dostawało się albo z dziurą na wszystkie cechy, albo z dziurą na trzy cechy, albo można było też dostać bez dziury na wszystkie cechy albo na trzy cechy, także no nie było to niestety gwarantowane na trzy cechy i z dziurą. A szkoda, bo skoro już dawali za darmo, no to mogli dać, zresztą widzieliście, bo ja go rozmontowywałem na początku odcinka i wrzucałem do kibla. No i on jeszcze kosztował dodatkowo 1 golda, więc do wiedźmy też nie dało się go za bardzo co odłożyć, w sensie no oddać. Natomiast dajcie znać, czy ktoś przegapił, czy wszyscy użyliście tego kodu, bo tak jak mówię, no na streamie nie było dużo osób, ja zacząłem tego kodu używać, a ludzie mi zaczęli pisać na czacie, że w ogóle nie wiedzieli, że taki kod istnieje i że takiego kodu można w ten dzień, czyli wczorajszy, w walentynki użyć. Także w sumie się zdziwiłem, nie? Bo myślałem, żeby w ogóle o tym nie nagrywać, bo stwierdziłem, że i tak pewnie wszyscy wiedzą, a tu się okazało, że jednak sporo osób nie wiedziało i potem się tak trochę żałowałem, że jednak mogłem film na ten temat nagrać, a wybrałem nagranie o symulatorze lochów, dlatego że właśnie wczoraj oczywiście, dlatego że właśnie stwierdziłem, że pewnie wszyscy wiedzą, no nie? Także dajcie znać w komentarzach, czy dostaliście, czy po prostu użyliście tego kodu, czy jakiś epik sensowny dostaliście, czy niestety nie. Dobra, no ten upiorny jeźdźca z tego co widzę nie chce paść i chyba nam nie padnie, czyli po prostu rezygnujemy, nie będziemy tutaj też jakoś sztucznie przedłużać.
Karuzele mamy, Hemoridor mamy, no niestety tutaj nic. Góra Olimp, no Góra Olimp jest nie do ubicia, chociaż już tutaj pół HP im schodzimy. To są syrenki, to są oczywiście, to jest mag, ale no jeszcze za wcześnie. Tu nie jesteśmy niestety berkiem, żeby to w miarę szybko poskładać. I mamy strażnika Złotego Jaja. I ten strażnik Złotego Jaja wydaje mi się, że powinien paść. To jest wojownik, on zazwyczaj przeważnie szybko pada, jeżeli chodzi o tę strefę mroku. Jeżeli oczywiście dobrze wszystko pamiętam. No to zobaczymy, nie? No sami widzimy, że tutaj bliskie próby co chwilę jakieś tam dokładnie padł. Co chwilę, tak jak mówię, no bliskie próby, no i udało się go pokonać. Mamy coś dla zwiadowcy, mamy niestety plus 9, więc wcale nas to nie jara. Byśmy mogli użyć w sumie kalkulatora, ale do kowala oczywiście, ale nie ma sensu, po prostu sobie rozmontujemy. Tą walkę możemy od razu obejrzeć, żeby też już było z głowy. I tak, dajcie znać, jak tam w ogóle, jeżeli chodzi o ten kalkulator, symulator bardziej lochów, czy z tego co wiem, wczoraj powstał w ogóle o tym film, kto nie widział, to sobie może obejrzeć. Natomiast do czego zmierzam? Z tego co wiem, strefa mroku nie działa tam jeszcze idealnie, dlatego że jedna osoba napisała w komentarzach, która jakby chyba bierze udział przy pracach jakby przy tym kalkulatorze, to z tego co mi napisała, ze strefą mroku jest ten problem, że jeszcze muszą tam dowiedzieć się dokładnie, jakie mają odporności ci przeciwnicy w tej strefie mroku, więc to może nie działać idealnie, ale generalnie no już jakiś tam pogląd to daje. No wiadomo, że to jest 10 tysięcy prób, robi ten symulator za nas. Wiadomo, że no nie ma co brać tego za pewnik, nie? To jest raczej takie bardziej poglądowe, co najlepiej klikać i tak dalej, no ale nie jest tak, że na przykład nie wiem, macie 20% szans i z automatu 5 prób i ubijecie dany loch, nie? Może troszkę więcej potrzebować. Zobaczcie, jak tu w ogóle mało mieliśmy do zbicia my. Zobaczcie, on nam praktycznie nic nie robi, bo to jest wojownik, czyli nie bije za dużo. No tu jeszcze blokuje, coś próbuje się bronić, ale generalnie no raczej zobaczcie, no na luzie, jeszcze nam zostało bardzo dużo HP. Dobra, Grunże pokonany, lecimy dalej. Także tak jak mówię, no nie ma co brać go za pewnik. Ja też zaznaczyłem, że to jest w wersji, że on jest jeszcze w wersji beta, także też będzie tam wiadomo to wszystko poprawiane i tak dalej i tak dalej. No ale jest to fajny feature i fajnie na pewno, że jak to już będzie w 100% działało, to wydaje mi się, że no już teraz bardzo dużo osób z tego korzysta, a co dopiero później. Także no ale to odsyłam was do wczorajszego filmu, wszystko tam mam nadzieję, że wy tu a jeżeli nie, to możecie pisać komentarze, też chętnie odpowiem. Mamy teraz Hagrida, 80, prawie 7 tysięcy siły, HP bardzo dużo, bo już 1 300 000. No i zobaczcie, tak jak tamtemu schodziliśmy ciągle jakoś tam blisko powiedzmy, tak Hagridowi niestety pół HP to jest max, jaki mu zbijamy. Troszkę go tu popróbujemy, no bo jednak może jakaś Kunegunda jakieś czary tutaj porobi, ale też nie będziemy nie wiadomo tam ile na niego poświęcać. No bo wiadomo, no to jednak jak coś chce paść, to widać, nie? No chyba że moglibyśmy na takiego Hagrida wydać, nie wiem, 4000 grzybów i jest duża szansa całkiem, żeby padł, nie? Jakby tam Kunegunda zrobiła z 20 uników pod rząd, no ale wiadomo, że mija się to tak naprawdę z celem. Także tak, no takie ostatnie nowości. Tak jak mówię, w tym tygodniu będę chciał w miarę jakieś tam odcinki z lochów. Jest plan na łowce. Dużo osób też mnie pyta też na streamach i w komentarzach, kiedy będzie odcinek z łowcy. To mnie szczerze mówiąc dziwi, czemu tego łowcę chcecie. Dlaczego ja ostatnio nie nagrałem z łowcy? Bo czekam cały czas. Teraz będzie według starego planu Weekend Golda. No i oczywiście będzie też coś dodatkowego. Cały czas mam nadzieję, że będzie to połączone z weekendem do Wiedźmy, czyli z tym weekendem, który sprawia, że Wiedźma akceptuje wszystkie itemki. Dlatego, że wtedy bym nagrał odcinek z łowcy, gdzie od razu z miobomby bym zamknął tornado, bo już jestem to w stanie zrobić. Natomiast no cały czas ograniczeniem jest miejsce w ekwipunku. Ja to też chcę zrobić na odcinku, bo tak to mógłbym, wiecie, co stream klikać tam 10 przeciwników i w końcu by się zamknęło, ale tak 950 to chcę maksymalnie dobić na streamach, natomiast te 50 chcę sobie zrobić na odcinku, żeby to było udokumentowane, nazwijmy to, na odcinku, jak zamykam to tornado. No ale mówię, miejsce w ekwipunku to jest mój przeciwnik w tym momencie, zwłaszcza teraz po weekendzie epickim, gdzie poczekajcie, co my tu możemy, spróbujemy tego maga, wiecie, bo tego maga też mam wrażenie, że już jesteśmy w stanie ubić. Także tak jak mówię, no miejsce to jest mój przeciwnik, a jeżeli byłby taki event z tą wiedźmą, gdzie wszystkie itemy od razu mógłbym do niej pakować, no to czysta przyjemność nagrać taki odcinek, gdzie to tornado zamykamy. Także jeżeli coś takiego będzie, to jest duża szansa, że w piątek pojawi się łowca.
Co tam jeszcze jest? Jutro może jakiś Berserk. W środę może zamiast lochów będzie, jakie będą następne eventy, bo wiadomo, że w środę znowu dostaniemy informacje o nowych eventach, jakie będą miały miejsce właśnie w piątek, sobotę i niedzielę. Także już będziemy mieli pewność, jakie te eventy będą i czy faktycznie na tym łowcy będziemy mogli w końcu podziałać. Także no zobaczymy, nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie, zobaczymy na spokojnie. W czwartek może znowu jakieś lochy na jakiejś postaci, tylko już w sumie nie wiem na jakiej. No na druidzie na pewno byśmy coś pocisnęli, bo na druidzie gdzie dość dużo broń nam dała, tam, że tam zmieniliśmy i tak dalej, natomiast nie wiem, jak tam będzie też z miejscem. No tak jak widzicie, no teraz wszystkie dosłownie postacie są zawalone epikami, także tak to niestety wygląda. No dobra, no ta choleryczka Hana to jest mag, no ale zobaczcie, że my bardzo tutaj blisko schodzimy jej, cały czas jakieś tam bliskie próby i dokładnie, pokonana, więc super, to akurat jestem zadowolony, bo tak coś czułem, że ją faktycznie damy radę pokonać. No i dobra, no wojownik zabrał bardzo dużo, zobaczcie, Maguś tak samo potężny krytyk, Kunegunda też potężny krytyk, no i my tutaj na hita ją dosłownie zabiliśmy. Ciekawe, czy ona nas miała na hita. Wydaje mi się, że tak. Chociaż nie, no ona tej inteligencji nie ma wcale jakoś tam bardzo dużo. To nie wiem, no ale nieważne. Grunże pokonana. No i mamy coś znowu dla zwiadowcy. 2+28 zabiera nam pancerz. Chyba nie chcemy tego podmieniać. Wolałbym coś, co mi przynajmniej z pancerzem wyjdę na zero. Także lecimy do rozmontowania. No i teraz mamy anioła apokalipsy Alexa, który jest, tu w sumie niedługo level wbijemy, to w sumie można by było, mogłem misję przeklikać, ale to dobra, zobaczymy, poczekajcie, ile mi brakuje, po następnym za 300 milionów jeszcze mi levela nie wbijemy, to najwyżej na szybko sobie przeklikam tam tornado areny i inne takie pierdoły, w sensie tornado, doktora Abawuwu, ale to zobaczymy, no ten anioł to jest raczej znowu blok, tutaj jednak w tym 13 piętrze ci przeciwnicy jeden po drugim nie padają po prostu jeden po drugim, tylko raczej znowu jest pewne wstrzymanie. Chociaż to jest wojownik, który nie ma jakoś wcale dużo siły, ma, w sensie nie ma wcale dużo HP, ma za to bardzo dużo siły. Co za tym idzie, no raczej wszystkich one-shotuje niemalże, zresztą możemy sami zobaczyć. No właśnie, no krytyk tutaj wojownikowi za pół HP. Tutaj tak samo krytyk zone-shotował po prostu tego naszego Magusia. No i tutaj właśnie Kunegunda by musiała dużo uników porobić, żeby w ogóle żebyśmy byli w stanie cokolwiek tutaj zadziałać. No ale dokładnie, no tutaj już zwykły hit i też nas po prostu zdjął. No nas tutaj nie ma na hita, ale ma nas dosłownie na 3 hity. Także no też lipa. No ale dobra, powiedzmy, że na niego z 90 grzybów jeszcze do 3900. Jeżeli jakaś szczęśliwa próba się trafi, to spoko. Jeżeli nie, to lecimy dalej. Mamy już 17 minutę, myślę, że około 25 minut odcinek będzie trwał. Myślę, że jak najbardziej git, nie? Ostatnio te odcinki jednak były krótkie, takie w okolicach 10 minut, także no już bardzo dużo osób pisało, kiedy w końcu będą odcinki z lochów. No ale też musicie wiedzieć, że no jakby, no wiecie, no na tych postaciach już sami widzicie, no dzisiaj na przykład już nam padły 3 lochy, ale to dlatego, że dość długo się wstrzymywałem z nagrywaniem tych lochów, nic tutaj nie klikałem i tak dalej, no ale musicie wiedzieć, że im wyższy poziom tych lochów będzie mniej do klikania, co za tym idzie, będzie mniej o wiele do pokazywania na odcinkach, nie? Niestety, także ja czekam delikatnie mówiąc na jakąś nową postać, jest druid, na którym jeszcze te lochy idą całkiem sympatycznie. No ale tak jak mówię, no tam w tym momencie nie mam miejsca, także sobie się wstrzymamy na razie z nim, ale myślę o jakiejś nowej postaci, szczerze mówiąc, będzie na 99% będzie postać free to play, ogrywana na streamach, prawdopodobnie ją sobie założymy na kolejnym międzynarodowym serwerze, żeby na tych streamach się też więcej działo, też wy mnie będziecie troszkę szkolić, bo wiem, że sporo osób jest takich, które grają free to play bardzo dobrze i które mnie oglądają, więc pewnie będę jakieś rady próbował u nich brać, w sensie próbował, no po prostu będę brał, bo ja free to play, no to już nie grałem kilka lat tak naprawdę. Także no wiadomo, teraz to działa zupełnie inaczej, dobra, już i tak przesadziliśmy. Natomiast tak jak mówię, o, tu jest Max swoją drogą, no ale my nie jesteśmy niestety berserkiem, ale może udałoby się go jakoś tam kliknąć, zobaczymy. Więc tak jak mówię, taki jest plan, a może na jakimś W48, tak mi się coś kiełkuje. Nie będzie to pewnie jakiś bardzo mocny serwer, no bo jednak wszyscy i tak czekają na W50 z tych najmocniejszych graczy. Może na jakimś W48 byśmy sobie pomyśleli nad magiem, którego już bardzo dużo osób chce. I mi też tak troszeczkę z tyłu głowy tak myślę, żeby właśnie takim magiem zagrać. Na pewno troszeczkę kanał by odżył dzięki temu, bo byłby świeży content. No i też dużo osób, tak jak mówię, na tego maga czeka.
Więc tak mi cały czas w głowie siedzi właśnie ten W48. Dość fajna liczba, tak mi się wydaje. Także zobaczymy, nie? Zobaczymy, jak to z tym magiem pójdzie. Na razie taki jest zarys planów, a jak to się wszystko okaże, to zobaczymy, nie? Bo nie wiadomo, jak to tam będzie. Nie wiadomo też w ogóle, kiedy teraz serwery będą wychodzić i na jakiej zasadzie będą działać. Bo wiecie, no na pewno te cztery podstawowe eventy będą, w sensie takim, że EXP, Gold, tam Skarby Lasu i Epic będą takie, no można powiedzieć, że praktycznie standardowe, bo jakby te eventy podstawowe są takie same, ewentualnie delikatnie ulepszone, tak jak na przykład Weekend Expa daje nam więcej expa ze wszystkiego dosłownie, nie tak jak wcześniej, tylko z misji. No to podejrzewam, że te cztery eventy będą i ciekawe, czy na nowym serwerze będą też te dodatkowe eventy, czyli na przykład, nie wiem, 15 rozmontowań u Kowala, czy coś tam innego, czy na przykład Klepsydry. Po prostu jestem ciekaw, z jakimi eventami będzie startował dany serwer międzynarodowy. No bo wiadomo, no wszystkich 12 naraz nie odpalą, bo to by było zbyt broken, tak mi się przynajmniej wydaje, że nie odpalą. Także no zobaczymy, nie? Dobra, no to widzę, że ten mag nie chce paść, na 3600 powiedzmy, że się zatrzymamy. Więc może zanim jeszcze pokażę te eventy wszystkie, to nie chcą w ogóle nowego międzynarodowego robić. No zobaczymy. Jak to będzie, dobra, 3599. No niestety, nie padł nam ten mag. Po tym magu chyba jest... Kurde, kto tam jest? Chyba jest zwiadowca, potem jest następny mag, o ile dobrze pamiętam. Albo jest mag i zwiadowca, nie jestem pewien teraz. No zwiadowcę raczej byśmy bez problemu tutaj kliknęli. No i potem na kolejnym magu by był problem. No ale dobra, no ten mag na razie nie chce paść, więc nie ma co się napinać. No my teraz bijemy tak naprawdę do 15 tysięcy siły tutaj w podstawie. Natomiast później będę 12 tysięcy HP dobijał, no i może mniej więcej jakoś to będzie, jakoś to się zgra i jakoś to nam pomoże w tych lochach, nie? Okej, no i mamy tak naprawdę ostatni loch, którego możemy popróbować pokonać. Jest to tor, jest to wojownik. Tutaj widzimy, że próby są dość bliskie, no ale on też nie ma bardzo dużo HP, ale za to ma bardzo dużo siły, ale wydaje mi się, że jest potencjał na kliknięcie go, także będziemy tutaj próbować. Kto to w ogóle jest? Poczekajcie, to jest odporny na błyskawice. My tutaj mamy tak, tutaj mamy zimno, tu mamy ogień, tutaj mamy zimno i tutaj mamy ogień, okej, czyli generalnie jest git, na to wychodzi. Tu jest 75 na wszystko, tu jest 75 na wszystko, tutaj tak samo i tutaj tak samo. No dobra, czyli można powiedzieć, że jakiś tam potencjał jest, żeby go kliknąć, ale mówię, no on strasznie dużo ma siły, więc no... To, że on ma mało HP dość, jak na wojownika tutaj w strefie mroku, no to wcale nic o niczym nie świadczy tak naprawdę. No bo widzicie, że to HP mu zbijamy dość często do niskich wartości, tak około 190 milionów, 200. Ale jednak no, żeby go pokonać, to tutaj naprawdę potrzebujemy szczęścia. Ale tak jak mówię, wydaje mi się, że jest osiągalny, także troszkę go tutaj poklikamy. I tak naprawdę tyle, no też dajcie znać, czy chcecie w ogóle zapisy ze streamów. W sensie możecie sobie odpalić zapis na moim kanale na Twitchu, bo tam jakby te zapisy są. Z tym, że z tego co wiem z kanału na Twitchu, te zapisy chyba po jakimś czasie znikają same. Natomiast też zastanawiam się, czy jak są takie eventy, na przykład jak to rozmontowywanie. O dobra, padło, super. Czy jak są takie eventy, jak na przykład to rozmontowywanie, co szukaliśmy tych epików, rozmontowywaliśmy 15 na każdej postaci, robiłem to w piątek i w niedzielę, to czy po prostu nie odpalić jednocześnie ze streamem nagrywania, potem to jakoś pociąć i wrzucić taki odcinek. To by naprawdę trwał długo ten odcinek, godzinę, półtorej, ale po prostu jako zapis na kanał. To też mi możecie w sumie dać znać, czy coś takiego by wam się spodobało, czy też nie. No bo jednak mimo wszystko, no sami wiecie, że kto by chciał, to sobie by mógł obejrzeć, kto by nie chciał, to by po prostu olał taki odcinek, a zawsze tam na kanale by został w razie czego, wiecie, na przyszłość, nie? Także no, możecie też mi napisać. Ja już miałem to zrobić wczoraj, bo tak jak mówię, miałem i tak to robiłem i miałem sobie nagrać i potem to jakoś tam delikatnie pociąć i wrzucić, ale niestety stwierdziłem, że nie będę odpalał nagrywania od razu razem ze streamem, tylko jak zaczniemy coś działać w Shakesie, no i później zapomniałem i mi się przypomniało, jak już ogarnęliśmy dwie postacie, więc już stwierdziłem, że skoro już dwie postacie ogarnięte, to totalnie nie ma sensu. Zobaczcie, jak ta walka wyglądała. No, Kunegunda mu tyle zbiła, że dosłownie fireballem go dobiliśmy. No i kolejny pokonany. Mamy bardzo malutko, brakuje nam tutaj do
kolejnego levela. No i teraz dobra, tu akurat pamiętam, na jaki wygląd mogę zmienić, żeby dostać więcej kryształu, także sobie rozmontujemy. No i jest pewne ryzyko, czy my chcemy, poczekajcie, to jest Odyn, no możemy go poklikać, ale chyba Odyna to my już nie zrobimy, tak mi się przynajmniej wydaje, no bo tak jak mówię, no tutaj w tym roku raczej rzadko się robi przeciwnika za przeciwnikiem, chyba że jesteśmy berserkiem. Odyn to jest jeszcze potężniejszy wojownik, w sensie nie, siły ma mniej, ale z tego co widzę HP ma więcej, już ma prawie miliard. No jest strasznie taki potężny, nie? Odporny na ogień też zresztą, więc tutaj sporo jednak moich pachołków zadaje obrażenia ogniem. Chyba my też zadajemy ogniem, tak? Nie, my zadajemy zimnem, ogniem zadaje Barbar i chyba Kunegunda, dokładnie. No to nie jest to wcale kolorowo, jeżeli chodzi o tego przeciwnika. No ale dobra, poklikajmy sobie do 3350, wbijemy level, to trudno, nie wbijemy, to git. W sensie git, no bo wiecie, zawsze sobie mogę potem kołko i tak dalej porobić jeszcze na wyższym expie delikatnie. No ale wydaje mi się, że tak jak mówię, nie ma raczej szans generalnie go pokonać. Także po prostu sobie doklikamy na wszelki wypadek, żeby sprawdzić, czy jest jakaś bliska próba. No ale zobaczcie, większość to my nawet do połowy mu nie schodzimy. Przeważnie to tak jest 600 tysięcy z tego co widzę. Jakieś 500, może 550 tam teraz było. No ale zobaczcie, no w ogóle nie ma prób, żebyśmy mu w tym momencie do połowy zeszli. Powiedzmy jeszcze, niech będzie te 50 grzybów. Zobaczymy jak to pójdzie. Na początku chyba były jakieś bliższe próby, nie? Gdzie żeśmy mu zjechali z tym HP za połówkę, ale jednak w tym momencie no nie jest to wcale kolorowe. Może coś pokombinuję, żeby runy pozmieniać, w sensie, żeby dać sobie nie na ogień, tylko tam na zimno, z wojownikowi i Kunegundzie, tak? Bo tych dwóch pachołków miało właśnie na ogień, no bo wiadomo, no jednak Barbar to tam pół biedy, no ale jednak Kunegunda na pewno by się tutaj przydała, żeby mu więcej biła. No ale dobra, to by było na tyle. Zrobiliśmy sporo, pokonaliśmy tak naprawdę 4 bodajże lochy, dokładnie 4. Także dużo jak na tego paladyna. Wbiliśmy prawie cały level, więc też jestem zadowolony. Czyli dzisiaj zawki wbijemy 4-3-6, a jutro jeszcze z kalendarza dostaniemy 4-3-7. Więc jest to naprawdę fajne, fajnie już to zaczyna wyglądać na tym paladynie. Tyle, ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał w końcu z lochów. Jeżeli tak, to strzelcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby wiedzieć o innych filmach. Wbijajcie na Twitcha. Dzisiaj o 19 będzie streamek, tak jak mówiłem. Możecie tam zostawić followka, żeby oczywiście wiedzieć o przyszłych streamkach. I co więcej, i chyba tyle. I wbijajcie na Discorda dla widzów przy piętym komentarzu. Też tam na pewno jest przyjazna atmosfera. Dziękuję wam za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.